naprawdę bardzo dużo miejsc typu Farmad i tak dalej, że można znaleźć takie piękne miejsca z tymi dyniami. Nos. A to? Usta. A to? Nie uko. Cel na dzisiaj: kupić jeszcze jakieś ładne dynie i przemalować je na biało. Znaleźliśmy taką super miejscówkę z włoską pizzą. Wtedy przyjechałyśmy na takie japońskie fluffy pancake'i. Jest już końcówka właśnie tych mniejszych dyń. Pies za mną biegł, więc skoczyłam szybko do samochodu, bo się przestraszyłam. Mój pies zjada mi moje dekoracje do domu. Masakra. Małe ząbki. No to dosłownie dopiero zaczęłam, a ten spray już się skończył. Maluję dynie i tak dalej, a u nas znowu jest lato. Szukam jakiegoś sposobu, żeby właśnie zmyć ten spray z moich rąk. Jestem ciekawa, jak będą prezentowały się u nas w salonie. Jest delikatnie po mojemu, ale też jest właśnie ten akcent jesieni, na którym mi zależało. W filmie na moim kanale. Witam was w kolejnym jesiennym vlogu. Ja się dzisiaj z wami przywitam z dyniami. Tutaj mam jedno dynię, ponieważ właśnie wokół nich będzie się kręcił troszeczkę dzisiejszy vlog. W ogóle powiem wam, że ta dynia mi się tak bardzo podoba. W ogóle zobaczcie na jej kształt. Ona jest normalnie idealna. Przepiękna jest. Mam tutaj obok siebie również tą małą dynię i kupiliśmy 5 z kieremem właśnie na poprzednim vlogu, a u mnie to było wczoraj. I dzisiaj w planie mamy malowanie właśnie tych dyń na kolor biały. Ja wiem, że te małe są białe i zastanawiam się, czy jeszcze je farbować, żeby po prostu ten kolor, wiecie, był taki równy, żeby każda wyglądała tak samo. Ale tą dużą na pewno będziemy malować. Myślę, że ona super właśnie będzie wyglądała gdzieś albo na komodzie, albo przy lampionach. Jeszcze nie wiem, ale mam też w planie dzisiaj dokupić jeszcze troszeczkę dyń. W Polsce jest super to, że jest naprawdę bardzo dużo miejsc typu Farmad i tak dalej, że można znaleźć takie piękne miejsca z tymi dyniami, takie typowo jesienne, a tutaj właśnie w Stambule no chyba takich miejsc nie ma, bo też pytałam Kerema, sprawdził, ale niestety nic nie znaleźliśmy. Także dzisiaj jestem skazana również na sklepy. Myślę, że pojedziemy do jakiegoś Migrosa albo do File, bo tam też widziałam, że są dynie i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dokupić jakieś ładne dynie, bo naprawdę ta jest przepiękna. Widzicie, jak ona wygląda? Bardzo mi się spodobała, więc mamy dzisiaj w planie dokupić więcej dyń, żeby już nasze mieszkanie było właśnie trochę bardziej jesienne. A was zapraszam na ten dzień razem z nami. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. Postawiłam sobie te dynie na razie tutaj obok telewizora, żeby zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. I teraz możecie zauważyć lepiej, że one delikatnie różnią się właśnie kolorami. Ta jest bardziej taka kremowa, taki brudny biały, a ta już jest taka bialutka. Nie patrzcie na szafkę, ona też będzie to przetarcia. W ogóle czarne meble tak szybko się, słuchajcie, kurzą, że to jest niesamowite. Ja tą szafkę muszę przecierać codziennie. I zastanawiam się właśnie, żeby te wszystkie dynie jednak pomalować na ten sam kolor, na biały, bo mamy spray. I wszystkie będą wyglądały jednakowo. Z tej strony na razie położyłam sobie te małe dynki i jest świeczka lemon cola, ale słuchajcie, ja mam również świeczkę właśnie z Twinkle Candle o zapachu takim jesiennym, bo pumpkin spice latte, więc naprawdę super ona się będzie tutaj prezentowała, tylko szkoda, że mam ją w mniejszym rozmiarze. Już mi się podoba.
podoba, jak to zaczyna wyglądać, a jak jeszcze one będą być tak ładnie pomalowane, to w ogóle myślę, że będzie fajnie się to prezentowało. A ja wreszcie założyłam tą czarną sukienkę, w ogóle ja już sobie je chciałam zamówić bardzo, bardzo dawno. Ale że zamówiłam ją w lato, to nie miałam okazji tak naprawdę jeszcze jej założyć, bo ona jest całkiem gruba, więc jest mi w niej naprawdę ciepło. Pokazywałam wam już tą sukienkę u mnie na holu, gdzie pokazywałam właśnie ubrania, które zamówiłam sobie do Polski, a akurat moja ciocia z wujkiem mi je tutaj przywieźli do Turcji. I ta sukienka zobaczcie ma również kaptur, także naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Say hi to vlog. Cześć. I have a question. Tak. Co to jest? Nos. A to? Usta. A to? Uko. Nie uko. Oho. Co? Oho. Nie oho. Uko, nie wiem. How you know you? I teach you. Oso? Oso? Serio? Oko? Tak, oko. I? Uso. Ucho. Ucho. Ostatnio wam właśnie mówiłam, że nauczyłam Kierma części twarzy, ale zawsze jednak ucho i oko mu się cały czas myli i w ogóle trochę zmienia te nazwy, ale mam nadzieję, że wreszcie je zapamiętam. Przez to, że zakładam Agi, to fajnie zawsze wyglądają te buty. Jak wystają z nich takie białe skarpetki, na pewno wiecie, o co mi chodzi. Ja słuchajcie, niestety nie mam takich skarpetek dłuższych, białych, żeby one mi tak fajnie wychodziły z tych butów. Ale jak leciałam teraz tutaj do Turcji, to zabrałam ze sobą sporo takich sportowych, wiecie, skarpet, bo planowałam tutaj dalej grać w piłkę, więc ich mam całkiem dużo. Więc postanowiłam, że właśnie założę takie. Wystają białe, wystają. Nie będzie widać, że to sportowe. Także ja jestem gotowa, lecimy już. Cel na dzisiaj, kupić jeszcze jakieś ładne dynie i przemalować je na biało. Mniej więcej o coś takiego właśnie mi chodziło. Na pewno fajniej wiecie, gdyby ta skarpeta była troszkę taka dłuższa i bardziej zimowa, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Pomyślałam, że wezmę sobie również tą torbę z Giesa. W ogóle ja bardzo rzadko w niej chodzę tak na co dzień, ale pomyślałam, że jak jestem dzisiaj tak cała na czarno, to w sumie fajnie ona będzie też pasować. Przyjechaliśmy teraz do jednego miejsca, ponieważ Kierem musiał zostawić tutaj swoje produkty. A teraz, słuchajcie, jedziemy na jedzonko, ponieważ znaleźliśmy taką super miejscówkę z włoską pizzą i naprawdę super to wygląda na zdjęciach, więc jedziemy, bo jestem już troszeczkę głodna. Jak widzieliście, w sumie na przebitkach zjedliśmy rano owsiankę, Kierem jeszcze zrobił sobie tosta, a ja właśnie rano zjadłam tylko samą owsiankę i jest już po 16, także jedziemy. W ogóle okazało się, że to miejsce jest całkiem niedaleko nas, bo tylko 7 km, także o ile nie będzie dużo korków, to myślę, że szybko dojdziemy na miejsce. Jesteśmy już na miejscu i czekamy na pizzę. Zobaczcie, zamówiliśmy sobie kolę turka, bo nie było coli zero. Szczerze, nigdy wcześniej jej nie piłam, także jestem ciekawa, jak ona smakuje. A little different. Taka jest bardziej słodka Coca-Cola. Dostaliśmy takie nożyczki, żeby pociąć sobie pizzę. Ale wygląda naprawdę jak we Włoszech. My właśnie zjedliśmy pizzę, idziemy teraz się tutaj przejść troszeczkę przy morzu, bo już w sumie skorzystamy z tego, że akurat tutaj jesteśmy i powiem wam, że była naprawdę bardzo dobra. Jaka ocena? 8. 8? 8. Was it better in Italy or here? Italy. Yeah. No, ale w ogóle słuchajcie, mam teraz taki vibe właśnie jakbyśmy byli we Włoszech, bo wtedy właśnie pamiętam, że też jak zjedliśmy pizzę, poszliśmy się przejść, więc w sumie tak podobnie jest. Ale bardzo fajnie i naprawdę bardzo fajna miejscówka. To be easy. Mm-mm. Da, da, da.
ostatnim razem w tym miejscu byłam z Julią, także pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. I wtedy przyjechałyśmy na takie japońskie fluffy pancake'i i one wtedy serio były przedobre. I zastanawiamy się trochę z Kieremem, czy nie wziąć sobie takich jednych na spółę, ale pamiętam, że one naprawdę były strasznie duże, ta porcja była ogromna, a my jesteśmy już po pizzy, więc pewnie ciężko by było to zjeść, ale naprawdę pamiętam, że były przepyszne, więc na pewno kiedyś wam je pokażę. A teraz my sobie siedzimy chwilkę z takim pięknym widoczkiem, ale musimy już się zbierać, ponieważ jeszcze musimy zejść do sklepu, prawdopodobnie do jakiegoś Migrosa i kupić dynię, a później jeszcze wrócić do domu i je pomalować, a już pewnie tak za około godziny zacznie się ściemniać. Byliśmy właśnie w jednym Migrosie i nie było, słuchajcie, nawet jednej dyni, także znaleźliśmy kolejny Migros. Ten jest troszeczkę większy, także mam nadzieję, że to już będą, bo jak nie, to będziemy musieli jechać tam, gdzie ostatnio, właśnie do tej galerii. Jest już końcówka właśnie tych mniejszych dyń, ale my tym razem potrzebujemy większe. Ty za mną bieg, więc skoczyłam szybko do samochodu, bo się przestraszyłam. No, ale idziemy teraz do właśnie do tej galerii, w której ostatnio kupiliśmy dynie. One naprawdę tam były bardzo ładne. I ostatnio nie mogłam wziąć tych dyń większych, ponieważ byliśmy na piechotę i ciężko byłoby to nam, Kieremowi, nieść. Więc tym razem jesteśmy samochodem i mogę kupić troszeczkę większe dynie, więc fajnie. Mamy to, słuchajcie, przyszliśmy do tego samego sklepu właśnie co ostatnio i jest tutaj dużo dyń, także zaraz coś wybierzemy. Yeah, it's nice actually. We will clean this, paint this. Tak się prezentują kolejne dwie dynie, które kupiliśmy. I słuchajcie, ogólnie jedna będzie malowana. Na pewno ta będzie malowana na biało. Ta myślę, że też pomalujemy, ale mamy jeszcze plan z Kieremem, co chcemy z nią zrobić. Ale słuchajcie, jest taki problem, że zostawiłam tu dynię dosłownie na 5 sekund na podłodze i stało się to. Wy to widzicie? Tobi, co tam się stało? Tobi po prostu dobrał się do dyni i zaczął je sobie jeść. Był taki plan, żeby ta dynia stała w tym miejscu właśnie obok lampionu. Ale słuchajcie, ja nie wiem, czy ja będę mogła ją tutaj zostawić, przez to, że Tobi naprawdę po prostu chce ją zjeść. Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, co teraz z tym zrobić, bo mój pies zjada mi moje dekoracje do domu. Także nie wiem, gdzie to będzie ostatecznie stało. Ale teraz zabieramy się za malowanie tych dyń, więc idziemy na balkon, bo sprawdziłam, że ma w nocy Tobi nie jest dyni. Sprawdziłam, że ma w nocy nie padać, także zostawimy. Tobi, zostaw! Zostawimy tą, te dynie na całą noc, żeby właśnie sobie wysnęły. Mam nadzieję, że to jest dobry pomysł. I że ich nie zwieje, bo naprawdę sporo rzeczy nam zwiało z tego balkonu, także mam nadzieję, że jutro rano również je tam zobaczę. Tobunia? Tobi? Wiesz co? Ty sam wyglądasz jak taka dyńka. Masakra. Małe ząbki. Tobuś. Kto zjadł to dynie? To Teddy, to nie ty, prawda? Tobi, czy jeżeli ta dynia będzie stała w tym miejscu, czy ty będziesz próbował ją zjeść? Mam nadzieję, że nie. Chociaż jak nie patrzę, to oni, słuchajcie, właśnie do tej dyni się dobierają. Teraz użyłam sobie na balkonie gazety, żeby nic nie pobrudzić. Mam już spray, także zaczynam malować. Zastanawiam się, czy zaczynać też już od razu malować te małe dynie białe, ale boję się jednak, że one w nocy mogą gdzieś zwiać, więc zaczynam od tych dużych. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądać. Ale podoba mi się, jak to wygląda. Wydaje mi się, że będą tutaj potrzebne dwie warstwy. Myślę, że jeżeli ona troszeczkę doschnie sobie, to będzie trzeba dołożyć tutaj do niej drugą warstwę, bo chyba delikatnie prześwituje, ale nie jestem pewna. Powiem wam, że masakra jakaś z tymi sprayami, bo spsikałam tylko jedną tutaj dynię. Drugą to dosłownie dopiero zaczęłam, a ten spray już się skończył, także masakra. Myślałam, że naprawdę starczy mi na znacznie, znacznie więcej, więc będę musiała jutro lecieć i dokupić właśnie kilka tych spray, bo
Już tutaj praktycznie same powietrze leci. Także spray już się skończył, muszę zostawić te dynie do wyschnięcia w takim stanie jak są. Kupiłam jeden, bo byłam pewna, że właśnie mi starczy. Ale niestety jutro muszę się wybrać znowu na zakupy. Serio. Także z mojego dzisiejszego malowania dyń byłoby to na razie tyle. Jutro rano pójdę po spraya i będziemy wszystko już dokończać. Także my widzimy się już za sekundę. Dzień dobry, witam was z kolejnego dnia. Słuchajcie, ta pogoda naprawdę nie przestaje nas zaskakiwać. Ja już tutaj, wiecie, przygotowuję nasze mieszkanie właśnie w klimat jesienny, maluję dynie i tak dalej, a u nas znowu jest lato. Gdzieś tam jak wcześniej patrzyłam pogodę, to już pokazywało, że będzie właśnie coraz mniej stopni, 17, 16 i tak dalej. A słuchajcie, ja rano poszłam kupić spray i naprawdę było bardzo, bardzo gorąco. Także zaraz zabieramy się za te resztę dyń, za malowanie reszty dyń. Mam nadzieję, że właśnie one mi dzięki tej pogodzie szybciej wyschną i będę mogła poustawiać się w naszym mieszkaniu. Te dynie, co malowałam wczoraj, ja ich, słuchajcie, nie sprawdzałam. Nie wiem, czy one wyschły, także zrobimy to teraz razem. A jeżeli chodzi o spraye, kupiłam ich 5. Planowałam kupić ich troszeczkę więcej, na przykład 7, bo chciałabym zrobić drugą warstwę, żeby te dynie były takie, wiecie, bialutkie, bialutkie. Zastanawiałam się właśnie, ile tych spray mi starczy. I słuchajcie, tym razem wzięłam te spraye, tak wiecie, z głębi półki, żeby na pewno one były nowe, bo Kieran powiedział mi wczoraj, że chyba oni po prostu nam sprzedali już użyty spray. Ponieważ tam jest taki karton w tym sklepie, na którym można te spraye sobie testować, sprawdzać kolor i tak dalej. I właśnie ja ten spray wczoraj wzięłam taki pierwszy, lepszy tak naprawdę i od razu zaczął psiukać na biało. A dzisiaj jak wzięłam te spraye z tyłu, to one na samym początku zaczęły psiukać powietrzem i takim czarnym czymś. Więc wydaje mi się, że one będą nowe i starczą na dłużej, ja przynajmniej mam taką nadzieję. Tak się prezentuje ta dynia właśnie z wczoraj. Jest już całkowicie sucha, także fajnie. Idę po spraye i malujemy resztę. Rozłożyłam już wszystkie dynie właśnie na tej gazecie i postanowiłam, że małe dynie również pomalujemy na biało. Mimo że one są białe, to jednak fajnie by było, gdyby one wszystkie były w jednakowym kolorze. Zaczęłam właśnie malować dynie, wykorzystałam wszystkie spraye, które dzisiaj kupiłam. Także czekam teraz, aż one sobie wyschną. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze dzisiaj, ale zobaczymy. A teraz słuchajcie, staram się odmyć ten spray z moich rąk, bo niestety nie miałam żadnych rękawiczek, żeby założyć, więc teraz mam ten spray po prostu wszędzie, na paznokciach, na dłoniach i szukam jakiegoś sposobu, żeby właśnie zmyć ten spray z moich rąk. Tutaj przeczytałam takie różne domowe sposoby, na przykład te alkohol, ocet, olej kokosowy, oliwa, także idę się za to zabierać. Spróbuję zmyć ten spray z paznokci, ponieważ już chciałam się umówić, żeby zrobić sobie nowe, a z takim sprayem na nich tak średnio chciałabym iść. Minęło jakoś chyba może z 2 godziny. Ja czekam na Kierema, bo już jest w drodze, ma niedługo być w domu. Próbowałam też odmyć ten spray, ale nie udało mi się tego zrobić, więc mam nadzieję, że on po prostu mi dzisiaj zejdzie mimo wszystko. I idziemy sprawdzić teraz te dynie. Jestem ciekawa właśnie, w jakim czasie one wyschną, więc chodźmy, zobaczymy, jak teraz wyglądają. Tutaj jeden misiu śpi, a tutaj drugi. Tobi zawsze lubi spać właśnie przy drzwiach. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo ładnie wyglądają te dynie. Ja specjalnie jeszcze troszeczkę więcej sprayu dałam, żeby one były takie, wiecie, bardzo białe, żeby nie prześwitywały. Jak je dotykam, to one już są całkiem suche, także fajnie, bo szybko wyschły, więc poczekamy jeszcze jakiś czas, żeby na pewno nie zrobiły plam. Nie wiem,
wiem jeszcze na ile zostawić, może zostawimy jednak na to całą noc, bo one pod spodem jeszcze były troszeczkę mokre, a nie chcę, żeby na komodach porobiły jakieś, wiecie, plamy czy na podłodze, bo naprawdę ten spray dosyć ciężko schodzi. Dzień dobry kochani, witam was już trzeciego dnia w tym vlogu. Wczoraj pomyśleliśmy z Kieremem, że jednak zostawimy te dynie całą noc na balkonie, żeby one sobie spokojnie wyschły i dzisiaj już wreszcie mogę nimi udekorować nasze mieszkanie. Bardzo mi się podobały, jak one wyglądają i jestem ciekawa, jak będą prezentowały się u nas w salonie. Tak się prezentuje efekt końcowy tych dyń, dajcie znać co myślicie. Wydaje mi się, że to był dobry pomysł, że jednak wszystkie przemalowałam na biało. W ogóle ta dynia tak mi się podobała, bardzo ładny kształt. Jest jeszcze druga, większa, która Kieremowi akurat się nie za bardzo podoba, ale specjalnie chciałam kupić taką jedną wyższą dynię, żeby móc postawić ją na podłodze. Tak postanowiłam, że ułożę dynię. Z jednej strony telewizora dam jedną większą i dwie mniejsze, a z tej strony telewizora dam trzy mniejsze dynie naokoło świeczki. To jest ogólnie świeczka Lemon Cola, ale słuchajcie, mam jeszcze jedną świeczkę właśnie z Twinkle, która jest zdecydowanie bardziej, chciałam powiedzieć, świąteczna, jesienna, bo jest to Pumpkin Spice Latte. Tylko ona jest niestety rozmiar mniejsza, więc musimy zobaczyć, czy będzie tutaj pasowała. Bardzo ładnie to wygląda i w ogóle pachnie przepięknie, ale myślę, że jest delikatnie za mała. Mogłam kupić rozmiar większy, jak byłam w Polsce, więc myślę, że zostawię tutaj tą Lemon Colę, a tą położę w inne miejsce. A drugą większą dynię położyłam właśnie tutaj obok lampionu. Myślę, że wieczorem, jak już zapalę lampiony, świeczki, będzie to wszystko wyglądało tak fajnie, klimatycznie. Naprawdę bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Jest właśnie tak, jak chciałam, czyli delikatnie. Jeżeli chodzi o jesienne dekoracje, nie chciałam, żeby było tego za dużo, za bardzo kolorowo. Tak jest zdecydowanie bardziej w moim stylu. Jest delikatnie po mojemu, ale też jest właśnie ten akcent jesieni, na którym mi zależało. Więc to jest, słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o taką jesienną metamorfozę u nas w mieszkaniu. W grudniu myślę, że bardziej zaszalejemy z tymi ozdobami, bo grudzień to jest jednak grudzień, vlogmas, święto, naprawdę nie mogę się już doczekać. Myślę, że wtedy zawsze bardziej zaszalejemy z tymi ozdobami, a w dzisiejszym vlogu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.